rozpocząć powstanie listopadowe. I makieta. To są oryginalne kule z bitew wojny polsko-rosyjskiej 30-31, ale dla nas najważniejsza jest ta makieta. Czyli to jest 10 pawilon. Budynek powstał w 1826-27, czyli przed budową Cytadeli. Ale co ciekawe, był to budynek Wojska Polskiego, magazyn mundurów. Czyli nie był to budowany dla celów więziennych. Przystosowano ten budynek potem do celów więziennych, dlatego cele są tak duże. Bo to były pomieszczenia magazynowe. Według najnowszych badań takiego rosyjskiego historyka to Paskiewicz wpadł na pomysł, żeby Cytadelę zbudować, a car to zatwierdził. Przy czym jak zaczęto to budować w 1832, to już wszystkie te budynki na biało już istniały. To były te koszarowe, które jeszcze zaczęto budować w okresie Stanisława Augusta. Taka jest przeciętna cela, tak zwana jedynka. Co ciekawe, jak Niemcy tu weszli w 15 roku, uznali cele za duże i przedzielili je murem, żeby były mniejsze. Natomiast generalnie, ponieważ więźniów w okresie niezaburzeń było mało, to ważniejsi siedzieli. A tu jest ciekawostka, mamy też taką, ponieważ on był 4 razy, tu był w 1908, no i zawsze się ludzie pytają, dlaczego to jest Nowy Testament, no ale to jest akurat fakt, że siostra mu przesyłała Pismo Święte, bo chciała go jakby nawrócić i on przeczytał całość, potem jej napisał, dziękuję za przesłanie, widzę z tego, że Pan nasz Jezus Chrystus chciał zbawić świat, ale mu się nie udało, ale nam na pewno się uda. Ale taki skrajny romantyk. To jest bardzo ważna, ciekawa cela, bo to jest ojciec Józefa Konrada. To tutaj 5-letni Józef Korzeniowski. Powstanie z To jest zdjęcie grupy rekonstrukcyjnej, która odtwarza dziewiątą rokę armii rosyjskiej. Mają jako jedyny mundury z epoki. No i tam oczywiście jest mundur strzelca, natomiast bym zwrócił uwagę na oryginalne rzeczy, które mamy tu. Czyli to jest dalej ta biżuteria patriotyczna, oryginalna. Natomiast to może Pana zainteresować, to jest proteza Ludomira Benedyktowicza, malarza, który stracił dłoń w czasie powstania. A teraz najważniejsza cela w naszym życiu, Traugutta. Cela Romualda Traugutta. Cela nigdy, nawet w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy to były mieszkania oficerów, to tylko dwie cele były wyłączone, Traugutta i Piłsudski. Stąd też tutaj jest to też taki przedmiot kultu, to nieraz ludzie przynoszą jakieś krzyżyki i tak dalej, no to był człowiek religijny. I teraz możemy wejść do tej celi. Proszę zwrócić uwagę na tą tablicę, to jest zamontowana w 1928, w 10. rocznicę odzyskania niepodległości. Nigdy nie została zniszczona, jest w oryginalnej wersji, z mylną datą aresztowania, jest 9 kwietnia 1864, a był w nocy z 10 na 11. No, ale nie zmieniamy, no bo to jest historyczne. Spędził tutaj od maja do sierpnia czas, no i tu stąd został wyprowadzony. Bywał u niego generał Lebiedew oraz taki był żandarm Żdanowicz, który znał Traugutta z okresu wojny krymskiej, bo tam Traugutt się zasłużył jako saper. Mapa cesarska, czyli miejsca ze zsyłek. Z tego wynika oczywiście, że głównie to był rejon jeziora Bajkał, Irkutsk, tam było najwięcej. Dzisiaj już by było ciężko, żeby te wszystkie przedmioty znaleźć. Kończymy ekspozycję. Jak się Panu podoba? Bo to wystawa jest od listopada.